Witamy serdecznie. Dzisiaj będziemy pokazywać grę Magicka Wizard Wars. Witajcie. To jest taka próba przeniesienia mechaniki z dosyć popularnej gry Magicka w takie realia, nazwijmy to, online'owe. Taka MOBA trochę, nie? Głównie, no troszeczkę ma to wspólnego z taką grą typu MOBA. Może póki co na razie nie będziemy pokazywać samej rozgrywki, pokażemy co tutaj można, jakie tu są opcje, co można kupić i jak wygląda panel postaci i o co troszeczkę powiemy, o co tutaj tak w ogóle będzie chodziło. To jest panel naszego ekwipunku. Jak widzicie, mamy slot na jakieś tam wdzianko, mamy slot na staw, czyli taką magiczną laskę, nazwijmy to, oraz broń do walki wręcz. Mamy też dwa sloty na pierścienie i na trinket. To jest taki, nazwijmy to, nie wiem, gadżet. Skąd to bierzemy? No ogólnie kupujemy to w sklepie. Mamy tutaj taki sklepik, w którym mamy oczywiście bardzo szeroki wybór różnego rodzaju sprzętu, który możemy kupić. Jak widzicie, część tego sprzętu jest dostępna za euro od razu. Czyli jedynie za euro, już nie można tego dostać po prostu za to złoto. Tak, natomiast weź pod uwagę, że to są dokładnie te same szaty, tylko różnią się kolorkiem. I jedno można kupić za euro, a drugą za pieniądze growe, tak? To czyste zdzierstwo, można powiedzieć. Znaczy, dlaczego zdzierstwo? No dobra, jeśli ktoś lubi kolor zielony, tak? No to... Nie, no to znaczy akurat tak. Moim zdaniem spokojnie to mogłaby być jedna szata do kupienia albo za kasę, albo za... Albo za pieniądze growe, no, jeżeli zdecydowali się to rozdzielić, no ich decyzja. No to jest być może troszeczkę tworzenie jakby na siłę, tak żeby wydawało się, że więcej jest tych przedmiotów, no bo tu każdy ma około trzech wersji. Jedną do kupienia za gotówkę taką grową i dwie wersje za euro, chociaż tutaj widać... No to płoniesz na tym. Tutaj się dopłaca ewidentnie za efekt wizualny. To, co te wszystkie przedmioty robią, to robią jedną z dwóch rzeczy. Albo zmniejszają lub zwiększają nam życie kosztem prędkości, albo oczywiście, tak jak mówię, na odwrót, czyli zwiększają prędkość kosztem życia, albo zwiększają nam jakąś naszą taką, no nazwijmy to, naszą siłę w określonym żywiole kosztem siły w innym żywiole. To jest dosyć prosty system, widać tutaj te szaty, do których dostęp jest na początku, dają nam plus 10 do czegoś, minus 10 do czegoś, tutaj na przykład plus 10 do wody, minus 10 do lodu, natomiast później odblokowujemy dostęp do takich szat, nazwijmy to z drugiego tieru, które mają ten bonus dwa razy większy, czyli plus 20, minus 20. I to warto zaznaczyć, że w zasadzie nie ma tutaj jakichś takich przedmiotów, które dawałyby jakby przewagę, no, w takim sensie, że miałyby na przykład same plusy. Wszystko tu daje plusy i minusy, więc ogólny bilans wychodzi na zero. Oczywiście można by pomyśleć, że opłaca się na przykład władować sobie wszystko w jeden jakby element i po prostu używać głównie czarów z tego elementu, tak? To by miało ręce i nogi. Natomiast należy się liczyć też z faktem, że siła w danym elemencie odpowiada też naszej odporności na ten element. Także jeżeli dopakujemy sobie na maksa na przykład wodę, wtedy spadnie nam do zera, bo chyba maksymalnie da się ustawić do 100 dojść za pomocą wszystkiego przedmiotów. Jeżeli byśmy się skupili na jednym elemencie, to wydaje mi się, że do 100 można dojść. Oczywiście wtedy przeciwny element spada do zera. No i należy się liczyć z tym, że jeżeli ktoś będzie kojarzył, jaki element ma jaką słabość, przyznać, no to łatwo nas może wtedy skosić tym elementem. I to jest tak, że właśnie tak jak mówię, te elementy mają właśnie takie jakby swoje, nazwijmy to, kontrelementy i to jest stałe. Czyli każdy na przykład... Czyli elementów mamy 8, tak? Tak, czyli na przykład załóżmy, jeżeli tutaj mamy taką szatę do... która nam zwiększa tą magię ziemi i zmniejsza nam tą magię błyskawic, to każdy element ekwipunku, który zwiększa szatę ziemi, zawsze będzie zmniejszał ten element błyskawic.
Także no, jeżeli nauczymy się tego, na jakiej zasadzie to są te bonusy te kary do poszczególnych elementów, no to będziemy mniej więcej wiedzieli, na jaki element przeciwnik będzie wrażliwy. Czyli opłaca się znać bonusy poszczególnych dzianek. Czyli opłaca się przyglądać się graczom. Wiedzieć, który element, tak, dokładnie, który element, na który element dobrze działa. No. Czyli można czasem po prostu ściemniać jakimś elementem, tak naprawdę będąc mocniejszym w innym elemencie, żeby nie dostać... Nie, no wiesz co, tutaj nie ma, mniej więcej jak popatrzysz na te elementy, no to na te ubranka jesteś w stanie dojść mniej więcej do jakiego elementu one dają bonus, tak? Czy może popatrzmy sobie na bronię, to jest oddzielna działka, tak? Jeżeli popatrzysz sobie, załóżmy, na coś takiego, no to mniej więcej się możesz domyślić, że to jest od elementu no ostra, tak? Jako, że jesteś troszeczkę rozgarnięty chociaż. Tutaj może dziwić troszeczkę to, że te elementy są, jakby przeciwstawne elementy są dosyć nieintuicyjne. Znaczy, jak masz na przykład ogień, no to sensownie by było, żeby tak, do wody na przykład, czy do lodu. Na co ogień? Natomiast tutaj ogień jest przeciwstawny do chaosu. Death Magic, przepraszam, magia śmierci. Ale być może, że jest to związane z tym, żeby był jakby taki balans. To znaczy na przykład, o ile śmierć to jest taki element skupiony na przykład właśnie na DPS-ie, na zadawaniu obrażeń, to ogień też jest takim elementem, więc tutaj jest to jakby taki miecz obosieczny, tak? Jeżeli specjalizujemy się, przypuśćmy, w magii śmierci, mamy duży ten potencjał damage'owy, no to z drugiej strony też jesteśmy bardzo odporni na inny silny element ofensywny, więc mamy troszeczkę bardziej przewalone. Oczywiście to nie do końca może działać we wszystkich tych kombinacjach. Na przykład wydaje mi się, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, ale póki co obserwując grę, że dosyć mocnym jest element ziemi, natomiast jego przeciwstawnym elementem jest element błyskawic, który w grze stosunkowo rzadko się spotyka i raczej jest taki no... Dlaczego rzadko? Ja dzisiaj podczas rozgrywki używałem tego, spamowałem nawet. Da się tym coś zdziałać, ale no... No mówię, może ja jestem jeszcze niedoświadczony odpowiednio w tę grę, żeby to stwierdzić, ale wydaje mi się tak na pierwszy rzut oka, że to może być mocny, w tym momencie mocny typ na taki najlepszy, najbardziej uniwersalny element. Jeszcze pytanie szybkie tylko. Czy te takie połączenia tych przeciwstawnych elementów, one są na sztywno, zawsze są identyczne? Czyli zawsze ogień jest przeciwstawny temu? Tak, no właśnie o tym mówiłem. Że to czasem się zmienia może. Nie. No, czy jakiś droższy nic, item nic będzie? Nic mi o tym nie wiadomo. Generalnie, jeżeli specjalizujesz się w jednym elemencie, to będziesz miał drugi element zjechany tak samo, jak wyspecjalizowałeś się w bez niespodzianek. Tak, no czyli można tu objąć jakby dwie strategie, albo jesteśmy uniwersalni po prostu i staramy dopasować się element do słabości przeciwnika, albo specjalizujemy się w jednym elemencie i nim po prostu staramy się wszystkich klepać. Pierwsza wersja na pewno jest dużo tańsza, bo nie trzeba nic kupować. No tak. Mamy tutaj jeszcze tak, jeżeli chodzi o kije, to one działają tak samo jak te szatki. Mamy trinkets, to jest mniej więcej działa to tak samo jak pierścienie, czyli też dają bonus, tylko że troszeczkę mniejszy. Pierścienie dają 5, no też 7, te najlepsze dają 7. W trinkets te najlepsze też dają 7. Chyba nawet te w trinkets w ogóle jakby wszystkie dają 7 kosztem 7. Z tym, że widać, że stosunkowo późno się je odblokowuje. Tutaj może jeszcze warto zaznaczyć, jest taki przedmiocik specyficzny, którego możemy użyć, żeby on neutralizuje wszystkie właściwości całego sprzętu, czyli mamy totalnie neutralny build, a szatki możemy mieć jakie chcemy. Aha, czyli tak naprawdę mamy takie startowe cechy, a... Tak, no niezmodyfikowane, bo nie wiem, jeżeli chcemy grać buildem takim, wiesz, neutralnym, a chcemy również się troszeczkę pobawić w jakieś tam kustomizację wyglądu. Czyli 2 euro. Mamy jeszcze coś takiego jak broń, nazwijmy to do walki białą. W zwarciu, broń białą, najróżniejszą. Ale są siekierą, nie wygląda jak mag. I to jest, nie no, dlaczego taki mag bojowy? I tutaj one mają różne animacje ataku, niektórymi, ja co prawda jeszcze żadnych specjalnie nie kupowałem, ale te dwie, z którymi zaczynamy, to jest albo taki miecz, który możemy po prostu siekać i jak go naładujemy, ten przytrzymamy trochę przycisk, to takie mocniejsze combo robimy, albo taki nóż, którym możemy albo szybko tak dziabać przed sobą, albo jeżeli przytrzymamy guzik, to możemy nim rzucać. To jest ciekawe, chociaż nie wiem za bardzo, czy jest zapotrzebowanie, biorąc pod uwagę, że tu nie ma na przykład many, która się kończy, czy coś takiego, możemy po prostu strzelać czarami.
No ale jest to i zaraz to pokażemy może. Dobra, jeżeli chodzi o te przedmioty, to jest chyba wszystko. Czyli niewiele tak naprawdę. Znaczy niewiele, no... Być może, to jest, wydaje mi się, że to jest jakby taka decyzja, jeżeli chodzi o takie założenia tej gry, tak? Że no, ogólnie jednak tu ma być tak, że te postacie są po prostu, mają siłę mniej więcej zrównoważoną, natomiast większa jakby inwestycja pieniędzy czy levelu wiąże się z tym, że możemy bardziej jakby ten build sobie spersonalizować, w sensie no, podpakować jeden element kosztem drugiego, tak? To na pewno jest fajne, znaczy fajne ogólne założenie takie, żeby każda taka postać miała równą sumę wszystkich statów, natomiast no, czy to jednak nie sprawia, że troszeczkę brakuje takiego elementu progresu w tym wszystkim, tak? Rozumiem. Wiadomo, że w grach online'owych ważne jest to, żeby gracz jednak trochę odczuwał jakoś to, że posuwa się naprzód, tak? Natomiast tutaj no, ciężko mówić o jakimś wymiernym przyroście siły w miarę jak zdobywamy levele. Może gra po prostu traktuje, że ty zdobywając kolejne levele stajesz się po prostu bardziej doświadczony w tę grę. No to jesteś na pewno. Groźniejszy. To na pewno. Gra ogólnie jest mocno oparta na skillu, także to jest fajne. Natomiast czy ona ma content, który pozwalałby jakby stworzyć na takiej bazie ciekawy tytuł, który będzie można długo grać? No to zaraz postaramy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Na ceny tych przedmiotów. Przerażające. One są bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Tak samo jak wymagania levelowe. Biorąc pod uwagę, że w tym momencie w zasadzie mamy no, dwa tryby gry, z czego gra się głównie w jednym, gdzie mamy dwie mapy i za jedną taką grę możemy zdobyć, załóżmy, od, no, nie wiem, od 300 do 2000 punktów doświadczenia. Tutaj w tym momencie potrzebuję 5000, żeby levelować. I kasy zdobywamy, nie wiem, no 300, 400, no załóżmy 600 tej waluty growej, no to trochę się trzeba nagrać, żeby uzbierać 240 tysięcy. To jest jakaś koszmarna liczba. No nie każdy musi być elektromancerem. Levelując oczywiście dostajemy tam, zdaje się, bonusowy 1000, ale to nie zmienia sytuacji. Czyli wiesz, tu problem polega na tym, że to może po prostu prowadzić do pewnej jakby frustracji, do tego, że gracze będą się odwracać od gry, jeżeli będą grać długo i w pewnym momencie punkt taki, w którym będą mogli sobie coś nowego kupić do tej postaci, będzie oddalony o na przykład miesiąc. 200 tysięcy, czyli jakieś, nie wiem, rzucam w ogóle liczbę z kosmosu, przypuśćmy 100 gier, nie? No tak, to jest no za dużo. To ktoś może sobie powiedzieć, dobra, kurczę, wiecie co, chyba już starczy, no. Także tutaj być może trzeba było przemyśleć troszeczkę te ceny. Szczególnie, że ceny za te szatki no, nie są specjalnie 7 niskie. Euro, 7 euro, 12 euro. To są, które grę to są, można kupić. To są dokładnie, to są bardzo duże ceny. Na pewno jak na nasze warunki finansowe. Tutaj czasem też się pojawiają bundle, w których można kupować zestawy. Na przykład elementarne, takie typu szata dla danego elementu plus pierścień dla elementu plus kij dla elementu i to się naprawdę dużo bardziej opłaca niż kupować. No, ciągle 5 euro. Tutaj oddzielnie. Nie, to są też zagrowe pieniądze, te bundle też można kupować. Tu akurat są w tym momencie tylko jakieś promocje takie za euro, ale zdarzają się też takie za kasę grową. No to na plus, zdecydowanie. To jest na plus. Dobrze. O tym już mówiliśmy w takim razie. Pokażemy może mechanikę samej rozgrywki, zanim przejdziemy do gry z żywym przeciwnikiem. Tutaj, tak jak pokazywałem, mamy do wyboru, może wezmę, pokażę ten sztylecik. Tu mam jakąś szatkę. Wydaje mi się, że ta szata jest... Kupiłeś ją? Nie. Wydaje mi się, że ona była mi dana za to, że mam pierwszą, znaczy oryginalną wersję magiki na tym koncie, tak mi się wydaje. Albo każdy ją dostał, bo na pewno jej nie kupiłem. No i kupiłem sobie taki staw, bo stwierdziłem, że skoro mam już tę szatkę z dopałką do magii śmierci, no to kupię sobie też taki kijek, żeby troszeczkę bardziej się wyspecjalizować i zobaczyć, co to tak właściwie daje. Dobrze, więc odpalamy nasz trening. Matchmaking poszedł przez trening. Szukało, wiesz, kuku, nie jest tak łatwo z kuku. Kukłę dla ciebie znaleźć. Mamy, tak jak w klasycznej magice, mamy taki system, w którym składamy czary, nazwijmy to w biegu, używając trzech różnych elementów. No, akurat nie wszystkie ze wszystkimi są kompatybilne, ale pokażemy może tak pokrótce, co tu mniej więcej można zrobić. Zaczniemy od czystych elementów, czyli magia wody.
magia wody pozwala nam wytworzyć taki strumień wody, który główną zaletą jest to, że przewraca, a oprócz tego daje przeciwnikowi taki status wet. Nie jestem dokładnie pewien, czy on zwiększa obrażenia w elektryczności, czy może pozwala szybciej na przykład zamrozić przeciwnika. Możemy go też zamrozić. To jest magia lodu. Mamy na przykład pod W, to jest magia natury, którą możemy albo leczyć naszych kompanów, albo też przeciwników, bo w tej grze jest pełny friendly fire, co jest dosyć ciekawe w tych czasach. Pod E mamy taką tarczę, to jest taki element defensywny, nazwijmy go. Możemy go używać do robienia najróżniejszych rzeczy, odstawiania takich zapor, tudzież takich zapor, przez na przykład tworzenie różnych takich ścian, zależnie od elementu oczywiście. Tu na przykład można miny postawić takie. No, kombinacji jest bardzo dużo. To wybuchają. Możemy też oczywiście łączyć kilka elementów. I teraz mamy miny lodowo niby, nie wiem jak je nazwać nawet. No ale widać, że mnie zamroziło. Śmiertelnie lodowe. Oprócz damage'u. Możemy na przykład, to jest taka zwykła ściana z kamienia, ale możemy coś zrobić taką elementarną. Także jak widzicie, kombinacji jest tutaj sporo. Tak, błyskawice są dosyć specyficzne, one zawsze tworzą taką... coś takiego, taki chain lightning. On trafia dosyć natychmiastowo i zdaje się, nie trzeba nim specjalnie celować. Ale łatwo trafić we własnych damage jest, ludzi. Zdaje się, troszeczkę niższy. Magia ziemi jest dosyć ciekawa, bo to jest taki railgun niemalże. Możemy ładować ten pocisk, im dłużej go trzymamy, to on zadaje większy damage. Co ciekawe, jeżeli zamrozimy przeciwnika najpierw, potem spróbujemy go tym trafić, to zada jakiś kosmiczny damage. 15 tysięcy. Czyli to można tak kombo do zabicia praktycznie. Tak, natomiast powiem ci, że w grze dużo szybciej przeciwnicy się odmrażają. A, więc, musiałbyś w tandemie pracować. Tak, ale gdyby pracować w tandemie, no to byłoby to bardzo mocne. Zresztą jak ogólnie ta gra ma bardzo duże pole do takiej pracy zespołowej. Pod F mamy taki klasyczny nietoczorniak, który jeszcze podpala przeciwnika. Pod, jeżeli chodzi o magię śmierci, to mamy taki promień, który im dłużej przeciwnika nim smażymy, tym zadaje mu większy damage. Możemy to oczywiście też łączyć, tworząc taki promień, który zapala, albo na przykład zamraża. Pełna dowolność. Pełna dowolność, albo moczy. Moczy? Zobaczmy, jak to robi. No, to będzie to samo. Moczy i zabija. Oprócz tego tak, ten element też możemy... dodawać do tego naszego, nazwijmy to, ziemnego działa różne elementy. Czy jest tu możliwość na przykład przyspieszenia postaci tymi czarami swoimi? Masz coś takiego jak haste. Aha, no, czyli... O tym będę jeszcze mówić. To są dodatkowe jakieś czary. To są takie dodatkowe czary, których możemy używać już nie robiąc żadnych kombinacji, tylko po prostu z czasem one się ładują. Na przykład taką falę ognia. Nie możemy też zmieniać, ale o tym jeszcze... O, zaraz zmienię. Zdaje się, że zabił cię ten. Manekin cię pokonał. Z ciekawych kombinacji jest jeszcze woda plus lód. Daje takie coś na kształt takiego shotguna. O, tylko szkoda, że grafika się nie wyświetliła. Może spróbujmy wydać jakiś element jeszcze do tego dodatkowy. Nie wiem, czemu nie wyświetla się grafika. Jakiś chyba problem musi być. Chyba jakiś bug. O, teraz się wyświetliło. Nie wiem, jak pozwolę naładować do końca, to się nie wyświetla. No, ale widzicie mniej więcej, o co chodzi. Oprócz tego, każdy z tych czarów możemy rzucać albo na siebie, albo jakby na przeciwnika. Czyli jeżeli ogólnie klikamy na przykład prawym przyciskiem, żeby użyć tej magii, nazwijmy to zewnętrznie, to używając środkowego przyciska myszy, używamy jej na sobie, czyli w przypadku czarów ofensywnych to najczęściej powoduje właśnie taką eksplozję dookoła naszej postaci. W przypadku na przykład leczenia to pozwoli nam siebie leczyć, ale można też na przykład rzucać różne armory na siebie, elementarne. Tym też można się pobawić. Bardzo ciekawie to wygląda. Czy na przykład stworzyć taką tarczę, która będzie dookoła nas, a nie tylko kierunkowo. Także jak widać, tych kombinacji jest naprawdę mnóstwo. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj takie różne
czary dodatkowe. Ja może jeszcze bym poczekał. O, że pokażemy, jak to wygląda. No, to są takie mopki. Głównie siebie zanimę. Są takie mopki, które też spotykamy, czasami przeszkadzają i pomagają. Każda drużyna ma swoje własne goblinki. No i tutaj jeszcze właśnie mamy ten atak. Jeżeli nie mamy żadnego czaru załadowanego, to po prostu klikając w prawą będziemy tak siekać. Oprócz tego ten nóż jeszcze ma możliwość rzucania. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką bazową mechanikę. Teraz może powiem jeszcze coś o tych magiksach, bo o tym zapomniałem powiedzieć wcześniej. Tak jak mówiłem, każda postać ma takie czary, jakby, które odpalamy po prostu jak z hotbara, jak w klasycznej grze MMORPG. Potrzeba na nie jakby takiej many, która po prostu z czasem się ładuje. I tutaj mamy 4 sloty i w każdym tym slocie możemy wybrać jedną z, no tutaj jest różnie, od 3 do 5 mamy do wyboru takich czarów, nazwijmy to, bardziej destruktywnych, bardziej mogących odwrócić losy walki. Ale też rzadziej możesz je rzucać pewnie, nie? Tak, no oczywiście, no o ile zwykłe czary możesz rzucać w nieskończoność, no to tych masz ograniczoną ilość. Tutaj po prawej można sobie, po lewej, przepraszam, stronie można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Niektóre są ciekawe, niektóre wydaje się, że są takie dość dziwne. Nie wiem, na przykład jak podczas walki można by to zastosować, żeby kogoś tym trafić. No widziałeś, podkradł się do niego. Raczej marnotrawstwem. No ale no, to jest taka najsłabsza kategoria, którą pierwszą możemy użyć. I teraz zaczynamy mając jeden czar do wyboru, reszta jest zablokowana. Natomiast żeby odblokować kolejne, widzicie tutaj musimy uzbierać odpowiednią ilość kryształów elementarnych. Te kryształy dostajemy levelując i też wydaje się, że możemy je wydropić podczas gry. Przynajmniej była taka informacja, że naprawili ten drop, więc powinno się już dać. Ale z czego? Z przeciwników? Nie, no chyba na końcu gry. Nie wiem, bo jak ja testowałem tę grę, to najwyraźniej to było zepsute. I teraz, rozumiem, dzisiaj właśnie był jakiś maintenance i podobno to naprawili, ale... Tak, widziałem. Ale no, ciężko mi powiedzieć, jak to działa faktycznie. No i tutaj oczywiście mamy takie bardziej już niszczycielskie czary. One naprawdę pozwalają nam mieszać. No animacje są całkiem niezłe. Tak, wyglądają fajnie. Dość epicko. No i tu przyznanie śmierci. Jak widać jest tego trochę, chociaż tak jak mówię, wydają się dosyć niezrównoważone te skille. To nie jest, niektóre wydają się wyraźnie lepsze od innych, ale być może że to wynika z tego, że jeszcze nie wpadłem na to, jak można by je kreatywnie zastosować. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nudne gadanie o samej mechanice. Teraz pokażemy może troszeczkę rozgrywki. Jak widzicie, oprócz treningu mamy tu do wyboru jeszcze duel mode, którego, nie wiem, nigdy mi się nie udało nikogo złapać na tym duelu. Aha, czyli nikt nie grał, to czy jest... nigdy nie wygrałeś? Znaczy, nie, nigdy nie udało mi się rozpocząć gry. Podejrzewam, że nikt nie używa tego trybu. Ale to jest taki tryb 1-1. No i Wizard Warfare, czyli taki standardowy tryb, w który wydaje mi się, że wszyscy grają. To jest coś właśnie w stylu MOBA. Walka 4-4, mamy punkty kontrolne i ograniczoną ilość żyć naszej drużyny. No to jest, można powiedzieć, że coś na zasadzie takiej hybrydy pomiędzy taką dominacją punktową, a pomiędzy team deathmatchem, no bo można wygrać... Zabijając po prostu ileś tam razy. Można wygrać zabijając, kończąc jakby przeciwnikowi wszystkie życia, ale można też wygrać, jeżeli zajmiemy wszystkie spawn pointy i zabijemy wszystkich graczy, także oni nie mają się gdzie odrodzić. Matchmaking trwa czasem swoje, nie jest to jakieś, przynajmniej póki co, no zdarzało mi się troszeczkę poczekać, ale jeszcze nie były to tak wielkie czasy oczekiwania, jak na przykład w Ghost Reconie, no chociażby czasem mi się zdarza 10 minut czekać na grę. No tutaj widać, że być może to community nie jest jakieś specjalnie duże, też często gracze się powtarzają. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest jakiś podział na tiery, w sensie, wiesz, wyżej levelowi gracze są grają oddzielnie, czy po prostu mało osób gra w tą grę. Masz jakieś swoje ulubione rozrywki w czasie, kiedy oczekujesz na znalezienie gry? Nie, no mówię, aż tak długo się nie czeka, zresztą jak to widać. Czy książkę zawsze jakaś leży koło ciebie? Dobra. Czemu on ma złotą ramkę? A to ciekawe. Bo zapłacił 55 euro za złotą ramkę prawdopodobnie. Uważaj na niego, czy on jest w twojej drużynie ze złotą ramką? No i tutaj zaczyna się gra. Mamy 3 punkty kontrolne, jak widzicie na mapie. W kształcie obrazka z książki do biologii.
Tak, przyjęliśmy spawn point, pojawiają się tu nasze goblinki. Ja sobie rzucę taką tarczę, która mi będzie regenerowała życie co chwila, troszeczkę, zawsze coś. O co chodzi z tymi makietami tych owiec? To jest element taki krajobrazu. No. Tutaj widać, że zbliża się jakaś brygada, więc ja się mogę głównie bronić. Zostawię tu mini. Za dużo nie zrobiłem. Może ten złoty? O, dostałem z kamienia. Czuję się za dobrze. Imperator Teo. Będę obserwował jego grę, może on jest jakiś naprawdę power player. No jak widać, jak dzieci nastąpią, niestety tak to wygląda. Być może tutaj bardzo dużą przewagę może dawać granie w teamie, bo sporo jest takich rzeczy, które można robić właśnie drużynowo. Na przykład jak są takie promienie tego typu, można je połączyć, jeżeli dwóch graczy... Nie wolno łączyć promieni, no. Tak, no to nie działa, że zaraz Ghostbusters. Czemu goblinek nie idzie do przodu, czy cofa za ciebie? No, to jest super. Wstawiłem właśnie pole leczące. No, to jest... No i to jest w tym momencie chyba największa bolączka tej gry. Można spamować taki czar, który wywraca przeciwnika. Dlaczego tego nie robisz? Bo to jest tanie i głupie. Tanie, no tak. Nie no, wiesz co, no na pewno trzeba też umieć to robić, tak? Ale ja jeszcze nie jestem na tyle wprawny w tym wszystkim. Jeżeli, nie wiem czy zauważyliście, ale jeżeli mam, im więcej mam załadowanych tych elementów tutaj, tym wolniej się poruszam. Także to nie jest tak, że można też sobie łazić z przygotowanym czarem. To tak bez sensu wypaliłem, może się powleczę trochę. No to jest sobie coś na się wypływało, to jest wiedza, jeszcze na zdrowie. No ogólnie dużo się dzieje. Tak, no dzieje się sporo i mówię, gra jest dosyć fajnie się w nią gra. I gdyby nie to, że ma stosunkowo mało kontentu, na przykład ten baran nie wiedzieć czemu zadaje nam damage. Prawdopodobnie pomyliło mu się z leczeniem. To mi też się czasem zdarzyło. Na przykład dzisiaj ciebie, chciałem cię dzisiaj wyleczyć, ale przed nagrywaniem żeśmy grali troszeczkę razem, żeby sprawdzić, czy da się w ogóle jakieś partie założyć. Co mi zrobiłeś? Nie zauważyłem tego. Co żeś mi zrobił? Zamiast... chciałem cię podleczyć, tylko że zamiast tego użyłem... Zamiast magii natury użyłem magii śmierci. Aha, no to... No tak, to już wszystko tłumaczę. No, dlaczego tyle ginąłem? No wiesz, no może jednak jakieś te przedmioty jakieś ma. Nie ma takich przedmiotów. Dosyć ważne jest to, żeby wiedzieć, kiedy pole postawić, chociaż to nie zawsze działa. Może zna jakieś tajne kombinacje na czary. The enemy has just stolen a spawn point from us. Teraz, jeżeli nie przejmę spawn pointu, to będzie po nas. Chociaż w zasadzie chyba i tak już jest. Tak, bo nie mamy spawn pointu, trzech ludzi nie żyje, jestem ostatni. Te kamienie przychodzą przez... No dobra, to było na tyle. Spaliłeś się. Tak, także tak to mniej więcej wygląda. Gra jest, mówię, dosyć fajna jest sama rozgrywka bazowa i to mogłoby być takim świetną podstawą pod naprawdę ciekawą grę online'ową, oryginalną przede wszystkim. No tylko, że to w zasadzie tyle. No, możemy teraz robić tą misję w nieskończoność. Dwie mapy mówiłeś, na tak? Na jednej z dwóch map. I w zasadzie nic ponadto tutaj nie ma. Tak samo sama jakby progresja naszej postaci też jest dosyć uboga. W zasadzie no, możemy farmić jakieś niewyobrażalne ilości, grindować złota, żeby kupić sobie jakąś szatkę, która pozwoli nam troszeczkę się skupić na jednym z elementów. Ale po co? I znaczy po co? No, to by było fajne, gdyby na przykład te szaty były jakoś, nie wiem, bardziej dostępne czy bardziej zróżnicowane, no to można by było wtedy się bawić w odblokowywanie takich różnych, wiesz, elementów ekwipunku, które pozwolą nam tworzyć różne ciekawe buildy na przykład i troszeczkę z nimi eksperymentować, ale przy takich cenach to w zasadzie no, ciężko mówić o jakiejś eksperymentowaniu, no bo możemy się skupić na jednym elemencie i żeby do niego zebrać ekwipunek, to będziemy musieli grindować ho-ho.
Także no tutaj nie uważam, żeby to było specjalnie dobrze rozwiązane. Można by było z tym zrobić naprawdę masę różnych fajnych rzeczy. Można by było zrobić jakieś tryby takie PvE na przykład. Przytułasz się prosi o jakieś kooperacyjne, na przykład dobra, survival taki z falami wrogów czy coś takiego. No, można by było naprawdę jeszcze dużo z tym zrobić. Oczywiście gra jest, zdaje się, w wersji w tym momencie w fazie beta. No, tak, masz tam... Jak każda gra prawie w dzisiejszych czasach. 1.8.3.9.1. Także być może to troszeczkę się zmieni jeszcze. Natomiast no, na chwilę obecną można się troszeczkę pobawić fajnie, natomiast niestety to się dosyć szybko nudzi i nie ma tutaj za dużo do roboty póki co. Czyli na parę dni tak naprawdę. No albo na parę dni, albo na 20 minut. Na kilka partii, nie wiem, co kilka dni można sobie zajrzeć, zobaczyć, czy coś nowego nie zostało dodane. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie są plany rozwojowe tej gry. Jeżeli to jest koniec i to już uważają, że to jest szczyt ich możliwości, no to nie wróżę zbyt dobrze tej produkcji. Ma potencjał, no chociażby sam ten system jest świetny, jest ciekawy i zabawny, fajnie się go używa, tego systemu czarów. Natomiast no, musieliby jeszcze sporo popracować nad dodaniem jakiegoś ciekawego kontentu takiego online'owego. Także to by było chyba na tyle. Polecamy grę sobie obadać, chociażby po to, żeby chwilkę się pobawić tymi czarami. Gra jest oczywiście darmowa, także nic was to nie będzie kosztowało. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie polecenie na dłuższą rozgrywkę i odpowiedź na pytanie, czy w tym momencie ta gra jest coś warta, no to no, ja bym w to raczej nic nie zainwestował na chwilę obecną. No, w takiej formie, w jakiej to jest teraz, no to jest... Nawet 5 euro? To jest, można powiedzieć, że no, dobry szkielet, na którym można coś wybudować, ale trzeba coś wybudować, żeby to było coś konkretnego. Także to chyba by było na tyle. Tak jest. Do usłyszenia, pozdrawiamy.